Powiedzmy sobie dość oczywistą prawdę. Kobieta w dzisiejszym świecie może bez problemu mieć seks, jeśli tylko faktycznie zechce. Mężczyzna, jeśli chodzi o seks, to w jakiś sposób musi okazać się być tego wartym, mając przy tym sporą konkurencję innych mężczyzn. To jest dość wygodne dla kobiet, ale jest też druga strona medalu, którą trzeba koniecznie sobie uświadomić, a mianowicie. Empatyczny, inteligentny i ogarnięty życiowo mężczyzna, który jest mężczyzną nie tylko anatomicznie, ale też swoim podejściem do życia i charakterem, może sobie wybierać wśród kandydatek na poważną relację. Kobieta, która chce mieć poważną, długoterminową relację, musi w oczach takiego mężczyzny do niej się zakwalifikować. I zazwyczaj ma dość sporą konkurencję innych kobiet. Czy to się komuś podoba, czy nie, no to takie są realia. I proszę, nie strzelajcie do posłańca. Ja jestem tylko posłańcem. Nawet jeżeli spora część kobiet uważa, że jest inaczej. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, czego kobieta szukająca poważnego związku. Zdecydowanie nie powinna robić, aby na dzień dobry nie zdyskwalifikować się u takiego mężczyzny. Jeżeli jesteś taką kobietą, to zakładam przy tym, że potrafisz budować dobre relacje w ogóle, tak jak na przykład opisałem w książce o sukcesach międzyludzkich, i że też obejrzałaś film Jak być atrakcyjną kobietą dla wartościowych mężczyzn. Podlinkuję to później w końcówce. Jeśli nie, to właśnie obejrzyj sobie to koniecznie ale po obejrzeniu tego nagrania. Czy wiesz, że jednym z największych zabójców szans kobiety w takiej poważnej relacji z mężczyzną? Jest specyficzna forma arogancji polegająca na zdecydowanym wypowiadaniu się na tematy, o których w najlepszym przypadku ta kobieta ma bardzo ograniczone pojęcie, a w najgorszym używa tylko stereotypów i własnych wyobrażeń. Ta forma jest bardzo, bardzo rozpowszechniona i często w rezultacie prowadzi do tego, że wiele kobiet potem spędzają samotne wieczory, zasypiając z butelką wina przed telewizorem albo stwierdzają, że pies lub kot to jest najlepszy przyjaciel człowieka. I znowu to, co mówię, może oburzać wiele kobiet, ale podkreślam, nie strzelajcie do posłańca, tak naprawdę jest. Na szczęście to można bardzo łatwo zmienić i w ten sposób bardzo łatwo też pozytywnie się wyróżnić, a to jest zawsze plus. No, ale podobnie jak u dentysty, proces może być trochę bolesny. Takie szkodliwe wypowiadanie się może mieć różne formy. Jeśli kobieta na przykład mówi stwierdzenia typu wszyscy mężczyźni, jak na przykład wszyscy mężczyźni wolą młodsze partnerki, to ogarnięty facet natychmiast widzi, że ma do czynienia z jedną z następujących możliwości. Możliwość pierwsza: kobieta niewiele praktycznie wie o życiu i kieruje się stereotypami środowiska, w którym przebywa. Możliwość druga. Kobieta próbuje stosować w normalnej rozmowie jeden z popularnych trików ferystycznych. Od tego lepiej nie robić. Możliwość trzecia. Kobieta ma luki w podstawach logicznego myślenia, gdzie wiadomo, że jeden jedyny wyjątek przekreśla ważność reguły, czyli w naszym przypadku jeden facet na świecie, który woli starszą partnerkę, przewraca całe to stwierdzenie, że faceci wolą młodsze. Jakby nie było, to każdy z tych przypadków dyskwalifikuje i świadomie już dyskwalifikuje kobietę jako potencjalnego partnera do długoterminowej relacji z takim mężczyzną. I znowu powtarzam, jestem tylko posłańcem, więc proszę się na mnie nie burzyć, coś z tym zrobić. Inna forma tego błędu to wypowiadanie się z przekonaniem o konkretnych osobach, o których ta osoba wypowiadająca się nic albo prawie nic nie wie. Świetnym przykładem jest tutaj dyskusja, która wywiązała się pod filmem Jak być atrakcyjną dla wartościowych mężczyzn. W tamtym filmie zachęcam kobiety, aby nie, nie przejmowały się zbytnio swoim wiekiem czy cechami wyglądu zewnętrznego, bo dla wielu wartościowych mężczyzn nie będzie to czynnik krytyczny. Jako przykład podałem autentyczną rozmowę z moją żoną, której kiedyś, zgodnie z prawdą, powiedziałem, że gdyby była takim samym człowiekiem, jakim jest, ale miała 60 lat. To miałaby ze mną dokładnie taki sam związek z wszystkimi jego elementami i byłoby nam tak samo dobrze. Zobaczmy, co na to odpowiedziało kilka pań. Jedna z nich stwierdziła między innymi to bzdura, że zwróciłbyś uwagę na swoją partnerkę, gdyby miała 60 lat. Mężczyźni nie oglądają się na ulicy za kobietami, które mają 60 lat. Oko wolę za wolą zawiesić na dużo młodsze dziewczyny. Ta dość typowa wypowiedź zawiera kilka słabych elementów, na które koniecznie warto zwrócić uwagę i unikać. Po pierwsze, rozpoczynanie interakcji z nieznanym sobie człowiekiem, stwierdzeniem, że to, co on szczerze powiedział o sobie, jest bzduro. To bardzo kiepski początek jakiejkolwiek relacji o wartościowych facetów po wystarczającym powodem, żeby taką kobietę wyeliminować z grona kandydatek nie tylko do długoterminowego związku, ale do jakiejkolwiek relacji. Drugą rzeczą w tej wypowiedzi było stwierdzenie o nieoglądaniu się na ulicach. Ma ono trzy duże błędy. Po pierwsze nigdy nie mówiłem o poznaniu mężczyzny na życie przez zwrócenie jego uwagi na ulicy. Tego oczywiście nie można wykluczyć, choć prawdopodobieństwo takiego cudu jest minimalne i są znacznie lepsze miejsca i sposoby na poznanie takiego człowieka. Po drugie, jeśli chodzi o oglądanie się, to ta pani odwołuje się do statystyki, co jak wielokrotnie podkreślałem, zbyt często w różnych relacjach zniechęca wartościowe osoby do szukania partnera życiowego. Dlaczego? No bo czysto statystycznie, jak jacy byśmy nie byli, no to ponad 95% ludzi nie będzie nam pasowało, aby naprawdę dobrze spędzić z nim resztę naszego życia. A na szczęście nie jest to 100% i dlatego w ogóle nagrywam te filmy, żeby Wam łatwiej było znaleźć i zakwalifikować się u tych kilku procent. Wracając do wypowiedzi tej pani, po trzecie, to yy, czy kobiecie poszukującej partnera na życie chodzi o to, aby mężczyźni się za nią oglądali, czy też chcieli mieć z nią poważniejszą relację? W ogóle częstym błędem kobiet jest przekonanie, że wszyscy mężczyźni wolą zadawać się z kobietami młodymi. To tak jakby tak trudno było sobie wyobrazić faceta, który woli dojrzałą, mającą pojęcie o życiu partnerkę z dodatkowym bonusem, że wreszcie nie trzeba myśleć o antykoncepcji, testach ciążowych i tym podobnych rzeczach. Naprawdę tak trudno sobie to wyobrazić? Pani, która polemizowała ze mną, najwyraźniej nie zdaje się z tego sprawy, bo napisała jeszcze potem, Biologia również mówi o tym, że samce wybierają samice zdolne do rozrodu, czyli 60-latka po menopauzie, czy 60-latka po menopauzie jest zdolna do rozrodu? Nie, dlatego mniej, jest mniej atrakcyjna od młodszych kobiet. No i znowu tutaj w takiej indywidualnej sprawie jak dobór partnera na resztę życia, to pani odwołuje się do biologii zwierząt i najwyraźniej nie wie, że jak już mówimy o kwestii rozwodu, to, jak wspomniałem przed chwilą, dla sporej części mężczyzn niezdolność do tego będzie dużą zaletą, a nie wadą. Specjalnie podkreślam to, bo najwyraźniej duża grupa dojrzałych, fantastycznych kobiet całkiem niepotrzebnie czuje się z tego powodu czymś gorszym. To jest naprawdę niepotrzebne. Są faceci, dla których to będzie wielka zaleta. No ale przyjrzyjmy się jeszcze bliżej innemu komentarzowi z tej dyskusji, bo jest tam kilka przykładów, czego zdecydowanie nie robić. Pewna pani pisze wszyscy mężczyźni są wzrokowcami, co jest udowodnione naukowo. Ciekawe jaka to nauka i jak to stwierdzono. Ja na przykład, jak już tak klasyfikujemy, to jestem bardziej typem kinestetycznym, czyli człowiekiem dla którego ważniejsze jest to co czuje i jak czuje, niż od, te od tego co widzi. Więc miłe panie, w rozmowie z mężczyzną, na którym wam Zależy, to nie wychylajcie się z taką nauką, bo to was dyskwalifikuje. I ja to teraz mówię znowu nie ze złośliwości, tylko z życzliwości, bo są rzeczy, które łatwo można uniknąć. Następne stwierdzenie tej pani cytuję: Jak myślicie, panie, gdzie skierują wzrok na piękną, zgrabną, młodą dziewczynę, czy na kobietę po 60? Już abstrahując od tego, że gusty są różne, to ta pani koncentruje się na skierowaniu wzroku, Podczas gdy mówimy o atrakcyjności długoterminowego związku, a to już jest całkiem inna sprawa. Dalej ta pani stwierdza: Jaki człowiek, który ożenił się z bardzo młodą kobietą, która mogła być jego córką, może wypowiadać się na ten temat? To o mnie. Znowu mamy wypowiadanie się o czymś, o czym ta pani nie ma żadnego pojęcia. Nie zna ani mnie, ani mojej dość długiej i różnorodnej historii życia. Nie ma pojęcia, jak wyglądało moje życie wcześniej, z kim i w jakich relacjach byłem. To jest niestety też często występujący błąd, również dyskwalifikujący, o czym trzeba koniecznie pamiętać. Chcecie dalszy przypadek? Tak mówmy długo, ale chcecie dalszy przypadek? W filmie wspomniałem, że mimo wielu różnic i silnych charakterów, nigdy nie doświadczyłem kłótni z moją żoną i że nie ożeniłbym się z kobietą, z którą nie mógłbym w cywilizowany sposób przedyskutować wszelkich różnic. Różnic, które prawie zawsze zdarzają się u ludzi o mocnych charakterach, to jest normalne. Na to ta pani. Pan Aleks uważa, że gdyby kłócił się ze swoją żoną, to nie ożeniłby się z nią. Pan Aleks jest po prostu jasnowidzem. Popatrzył i zobaczył w całym swoim życiu, że w całym swoim życiu z kobietą się nie dojdzie do kłótni. No i pan Aleks uważa się za eksperta. Śmiechu warte. Huh, ta pani najwyraźniej nie wyobraża sobie, że dojrzały człowiek, który ma możliwości wyboru, zanim się z kimś zwiąże na poważnie, to bardzo uważnie przyjrzy się, jak potencjalna partnerka podchodzi do konfliktów i różnicy zdań. Jak ktoś nie jest desperowany, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, na którą trzeba zwrócić uwagę. I nie trzeba do tego być jasnowidzem, tylko chociaż trochę znać się na ludziach. Jeśli chodzi o Aleksa, który uważa się za eksperta, to w, dal w całym filmie nie znajdzie się Takiej mojej wypowiedzi, że ja jestem ekspertem. Czyli znowu tu mamy do czynienia z kolejnym zabójczym grzechem dla relacji, a jest nim wkładanie w usta rozmówcy własnych interpretacji, których ten drugi człowiek nigdy nie powiedział. Tego jako kobieta koniecznie proszę unikaj w relacji z wartościowym mężczyzną. A jak coś takiego robisz, to pozbądź się jak najszybciej. Jeżeli jesteś facetem, to nie toleruj tego u kobiety, chyba że jeżeli chcesz mieć z nią jakiś długi, poważny związek, to chcesz być naprawdę szczęśliwy, bo to jest bardzo, bardzo poważna wada. I tak moglibyśmy ciągnąć dalej, dalej, ale pokażę wam jeszcze jedną wypowiedź kobiety z zaleceniami dla wszystkich innych pań, które lata młodości mają za sobą. Napisała ona: Naprawdę kobieta 60-letnia chciałaby się, aby mężczyźni się za nią oglądali? A gdzie godność? W tym wieku człowiek powinien inaczej patrzeć na świat i co innego mieć w głowie. No chyba, że nie rozwinął się w żaden sposób i tylko zestarzał. Uff. Niezależnie od tego, ile masz lat, to nie pozwól takim wypowiedziom ograniczać Twojego pragnienia przeżycia szczęścia z mężczyzną, a osoby tak twierdzące wywalaj z Twojego życia. Nie wiadomo, ile jeszcze tego życia mamy, a jak nie będziemy z niego korzystać teraz, to kiedy? Wszystkim paniom życzę radości, spełnienia. Wiedzcie, że do tego czasem potrzeba znacznie mniej zmian, niż się na pierwszy loka wydaje. Przesyłam wam wiele sympatii i miłości.